Hej! I witajcie w Wrongway. I to jest hulajnoga elektryczna Cabo Skywalker 8S. Już wam mówię więcej na ten temat. Wrongway. Na początku chciałem też bardzo podziękować sklepowi sefwaf.pl za użyczenie tej hulajnogi na testy. Oczywiście wszystkie linki do tej hulajnogi są też poniżej. Ta hulajnoga różni się też od hulajnóg, które mamy zwykle na kanale. Po pierwsze, mniejsze koła, 8-calowe. Są to koła lite, nie mają dętek, nie ma w ogóle powietrza w środku, po prostu mogą się zużyć. Jak to znamy z Ninebota S2, plusy są takie, że nie przebije się wam to koło, więc gdziekolwiek na co nie najedziecie, to jesteście bezpieczni. Ale minus jest taki, że po prostu jest gorsza amortyzacja. I te koła sprawiają właśnie, że jazda tą hulajnogą jest nadzwyczaj inna od na przykład Skywalkera 10H, ale o tym jeszcze później. Dalej powiem wam jeszcze o danych technicznych. Mamy baterię 48 V, 13 Ah, co daje nam zasięg przy mojej jeździe 30 km. To jest zupełnie fajnym wynikiem, aczkolwiek jeździłem zazwyczaj tam 30 parę, nawet poniżej 30 km na godzinę, ale to była najbardziej intensywna jazda, jaką mogłem zrobić na tej hulajnodze. Mamy niestety tylko jeden hamulec, jest to hamulec tylny i jest to hamulec na szczęście tarczowy, więc lepiej niż na przykład Speedway Mini 4 Pro. Niestety nie ma przedniego hamulca, na pewno by się on tutaj bardzo przydał. Dodatkowo jest też zawieszenie przód-tył, jak widać, nawet czerwone, więc od razu lepsze. Większe jakieś tam krawężniki, jako tak uda się je wytrzymać. Nawet tutaj jak jechałem sobie po trawce, nie jest tak źle, jak sobie wyobrażałem. Całkiem dobrze można przejechać przez teren, aczkolwiek nie jest to według mnie bardzo komfortowe. Hulajnogi Cabo mają też fajny osprzęt, a mianowicie mamy kluczyk. Dzięki temu możemy sobie zablokować hulajnogę, nie bać się, że ktoś po prostu nam włączy silnik. Jest tutaj też od razu woltomierz. Ekranik, ten co zawsze kojarzycie z innych hulajnóg. Fajnej jakości przyciski do światła i klaksonu, który jest naprawdę głośny. Jest to według mnie lepsza opcja niż jakiś tam dzwonek, chociaż czasami wydaje się nawet zbyt agresywny. Są też światła z przodu i z tyłu. Jest też światło hamowania, tak jak widać. Kierownica się oczywiście też reguluje, więc ta hulajnoga nadaje się też, nie wiem, dla dzieci, dla osób niższych. Mam 1,80 m wzrostu, więc tak wygląda moja pozycja. Mogłaby być trochę wyżej kierownica, ale według mnie jest zupełnie w akceptowalnej pozycji. Żeby złożyć hulajnogę, wystarczy tutaj ten element usunąć. Wkładają się też rączki. I to ciekawe, w rączkach, w manetkach jest może trochę luzu, aczkolwiek w ogóle go nie ma tutaj w tym mechanizmie, co naprawdę jest trudne do osiągnięcia. I teraz tutaj trzeba odblokować. O, tutaj się blokuje. Złożę sobie jeszcze te rączki. I można ją też podnieść. O, tak można ją wygodnie w miarę nieść. Tak wygląda w pozycji złożonej. Zdecydowanie na pewno się do auta zmieścimy. Te gripy tutaj też są fajnej jakości. Są bardzo miękkie, wygodnie się tą hulajnogą jeździ. Powierzchnia na nogi jest trochę większa niż w Xiaomi M35 Pro na przykład, więc to jest też na plus. Aczkolwiek nie aż tak duża jak w Skywalkerze 10H. Jest tutaj też taki grip tape, który pomaga w przyczepności. A, i jest też fajna nóżka, która jest łatwo dostępna. Połączenie mniejszych kół z niższym dekiem sprawia, że łatwo się też staje na tej hulajnodze, aczkolwiek trzeba uważać na większe krawężniki. No ale to, co jest zupełnie inne, jeżeli chodzi o tą hulajnogę, to są właściwości jezdne. I ta hulajnoga naprawdę wymaga dużo uwagi, dużo koncentracji. Też według mnie sporo nauki, żeby móc nią jeździć bezpiecznie po drogach rowerowych, po mieście. Chodzi o to, że te opony, one są bardzo szerokie i często wyłapują nierówności, które są w ulicy i ściągają was w daną stronę. Więc trzeba to kontrować i na domiar jeszcze tego trzeba jeszcze więcej balansować ciałem, mieć więcej wyczucia, żeby w ogóle prosto jechać na tej hulajnodze. Więc nieraz jest łatwiej cały czas zakręcać, jechać slalomem, niż jechać po prostu prosto. Taka opona naprawdę może ci sprawić dużo trudności, ale użyta w prawidłowy sposób może też dać ci bardzo dużo przyjemności.
Jest to na pewno hulajnoga, która nie jest prosta do nauki. Jeżeli lubicie troszkę więcej wrażeń, nie chcecie mieć nudnej hulajnogi, tylko taka, która da wam więcej fanu, czy więcej jakby zaangażowania podczas jazdy, to to jest raczej coś dla was. Silnik o mocy 800 W w nominale w połączeniu z mniejszymi kółkami, które mają 8 cali, sprawiają, że podjazdy powyżej 15%, 20% nie są w ogóle problemem dla tej hulajnogi. Fajnie też przyspiesza. Najlepszy czas, jaki miałem od 0 do 20, to 1,1 sekundy, więc sama zrywność podjazdy to duży plus tej hulajnogi. Kosztuje 3000 chyba 300 zł. To jest według mnie ok ceną za taki sprzęt. Konkuruje no 0,8 z Speedwayem Mini 4 Pro. Speedway Mini 4 Pro jest na pewno bardziej przewidywalnym sprzętem. No nie zachowuje się na proste ani zakrętach tak jak to. Maksymalna prędkość to jakieś 30, tam 5 na godzinę, więc jest trochę wolniejsze od Speedwaya. Ładuje się jakieś 6 godzin, mamy z przodu port ładowania. I tak naprawdę to wszystko, co mogę powiedzieć na temat tej hulajnogi. A, no i waży 22 kg. Więc jeżeli nadal tu jesteś, to lajkuj to wideo, subskrybuj. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się.